tego jeszcze nie grali, tak zwany Game Changer. Proszę Państwa, jajecznica, ale trochę inaczej, trochę podkręcona big time. Proszę Państwa, tego nie można inaczej nazwać niż po prostu Game Changer. Adam Dan. Game Changer. Coś pięknego. How doing, beat them, dziki kot bombao, dziki chili is back. Proszę Państwa, liczę na poważne subskrypcje. Bo jest ich coraz mniej tak naprawdę. Widzę, że ludzie odchodzą z mojego kanału, nie wiem co się dzieje. Może content nie jest wystarczająco dobry, może nie jest wystarczająco szybki i nowoczesny, ale ja nie nadążam już za tym światem. Dlatego subskrybujemy, dlatego też wpłacamy kasę. Muszę się dowiedzieć jak to działa, bo nie chcę już dłużej wegetować. Liczę na wasze wpłaty. Postaw mi kawę, czy coś takiego. Żarty się kończą. Big time. Od Berezowskich dwie kromale. Tutaj mój rzepak. Tutaj jest wiadomo klasyka, ale też kupiłem takie ostre chili. Mam nadzieję, że będzie dobry chlebek. Polejemy do piekarnika. Wchodzi też. Patrzcie, jaki jestem elegancki. Jajeczka, prażona cebulka, szczypioleczek, buczuś i taki serek fajny nasz, piękny. On ma jakąś nazwę? Ser twardy. Dobra, rozgrzewamy patę. Widzicie, jaki to jest kolor rzepakowy? Mała produkcja lokalna. Można powiedzieć, że dalsza niż. Proszę Państwa, nawet udało mi się opnąć jedną flaszeczkę kobicie z Hiszpanii, co w przypadku Hiszpanów jest dosyć ciężkie, bo tam jakaś afera rzepakowa. Oni wiadomo, wstają rano i wypiją 2 litry oliwy. A to, że są zakochani w sobie, jak wszyscy południowcy, utrudnia jeszcze sprawę. Nie to, co my, światowa klasa, kochamy wszystko, co nie Polski, kochamy wszystko, co obcy, z czego to wynika, ale też nie kochamy siebie. Tak zwany kapitał społeczny tutaj nie istnieje i to mnie bardzo martwi. Mniej gotujemy, mniej pijemy alkohol. Świat przyspieszy. Czy można nadążyć za nowym pokoleniem? Czy można nadążyć za tym systemem? Ale się na to dzisiaj będzie klasyczne, będzie ekskluzywne, będzie inne, będzie troszeczkę niestandardowe, bo w klasyku lubię klasyk, lubię takich właśnie, że powinniśmy się trzymać pewnych zasad, nawet kulinarnych, że okej, bawimy się trochę eksperymentalnie, jak klasyka, to klasyka. Jest dużo knajp w Polsce, dużo kuchni fusion. Rameny, awokado na tość. Jajka po turecku. Fajnie się bawimy, ale ja idę właśnie w tą klasykę. Klasyczna jeszczyca. Jakiś sardelek gotowany, paróweczki. Może tost. Kiełbasa smażona z cebulą. Kaszanka. Wiecie, o czym mówię. Jestem generacja X. Końcówka w zasadzie. A nadal się bawię. Big time. Proszę Państwa, Boczek tańczy z rana pięknie na patelni, mówi, witam, dawno mnie nie było. Chcę się przyznać, proszę Państwa, nie czytam za dużo książek, jestem konformistą, wygodnym, nie wysilam się, idę po najmniejszej linii oporu, tak przynajmniej mówił mój ojczym. Mówił też, masz oczy jak kuna, czyli takie małe wąskooki albo szparkooki, ale mówił, jak będziesz więcej czytał, to może Ci te oczy się kiedyś otworzą. Nie wiem, czy mi się otworzyły, może trochę. Do czego zmierzam? Wiedzę czerpię z IG, czyli z Instagrama. Tam było takie zestawienie, że jemy najwięcej wieprzowiny. Tam chyba było na świecie, albo przynajmniej w Europie. My, jakoś Czesi, Chorwacja. Tam to zestawienie. Niemcy. Było big time. Anytime. Słuchajcie, widzicie, to ten boczuś kupiłem w Lino. Nie pokazałem go, jak był taki, no, świeży jeszcze, nie krojony, nie podsmażony, ale cudowny, dużo mięsa, fajne też przerosty, bardzo mi się podoba, czyli udało się, czasami nie byłem zadowolony. Chyba też będę wchodził właśnie taką serię jedzeniową, że gdzieś byłem, coś jadłem, opisując to wszystko, gastronomia, wiadomo, temat trudny, każdy chce zarobić, każdy chce być człowiekiem prawdy. Ja też kiedyś myślałem o gastronomii, ciężka praca, czekać, robić dla kogoś jakieś jedzenie, on później to je, płaci. Jesteśmy szczęśliwi. Czy kucharz jest dobrym człowiekiem? Myślę, że w zasadzie generalnie w większości przypadków tak. Kuchnia najlepsza. Podobno wszyscy najlepsi kucharze na świecie. Zapytani, gdzie by chcieli, jakby mieli wybrać jakiś kraj, czy nawet miasto, gdzie do końca życia mieliby żyć i jeść tylko tą kuchnię, wybrali prawie wszyscy Tokio.
chlebek podpieczony, proszę Państwa, wyszło. I tak właśnie pracuje mój rzepak. Patrzcie na to. Cudownie. Można powiedzieć, że to może być kolejne z moich popisowych dań, tak zwane śniadanie à la carte. Takie fusion, troszeczkę wyższa półka, coś łamiemy, coś chcemy pokazać. Wyrazić się poprzez kulinaria. Tego jest sporo. Kiedyś ja byłem pionierem. Dzisiaj już nie jestem pionierem. Ale chcę wrócić. Można wyrażać się jak wszyscy pełno kanałów, po prostu rozmową i zarabianiem na tym. Pieniążków. Czy dla mnie ucieczką z Matrixa będzie po prostu TikTok? Dzisiaj jest, proszę Państwa, piątek, a piątek jest dniem szczególnym, resetującym cały system. Cały ten tydzień, później dwa dni szybkiego jakiegoś, nawet nie wiadomo czego. Różnie to bywa. Później powrót. Choć przyznam szczerze, że lubię Wrocław, lubię pociągi, lubię ten szum, lubię te twarze ludzi zmęczone rano w pociągu. Lubię ten świat. Pozwala mi dalej żyć. A propos tego, co mówiłem o wpłatach na moje jakieś postawkawe czy inne, czego jeszcze nie mam, to wcale nie był żart. Chcemy wrócić z Matrixa. Boczuś pracuje. Dobra, teraz dodamy szczypior do tego Boczusiu. To tylko tak trochę, to więcej, ale trochę. Też to trzeba dodać, to i to. Tao, trochę rozgrzał atmosferę, proszę Państwa. Dobra. Proszę bardzo. Teraz tak sobie myślę, patrząc na to wszystko, że to na pewno mogłoby być tak zwane danie restauracyjne. Nie wiem jeszcze ile gwiazdek, ale jakaś taka śniadaniowa jak najbardziej. Lekkie odbicie od tych wszystkich tostów z awokado i jaj po turecku. Do tego prażona cebulka. Kiedyś zrobię sam prażoną cebulkę, bo ta kupna po prostu nie trzyma tej jakości. Chodzi mi generalnie o składniki. Posypiemy na bogato cebulką. Jest cudowna prażona cebulka. Te kolory się zlewają. Gdyby nie ceramika, wszystko by było jednakowe i na końcu ścieramy to. Widzieliście, że to nie był parmezan, choć ja zawsze mówię, że to jest parmezan big time.